Witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem w miejscu, gdzie otaczają mnie łąki, pola i lasy. Mam zgody pisemne na 17 pól. Z tego 8 pól jest parunastu hektarowych, także jest gdzie chodzić, jest gdzie szukać. Niestety na tych polach jeszcze w tym momencie jeszcze są uprawy. Prawdopodobnie w tym miesiącu już te uprawy będą zbierane, kukurydza przede wszystkim. A niektóre po prostu są w tym roku niesiane, nieobsiewane i porosły to sobie trawskiem. Ale trawskiem takim dosyć wysokim. Wiem, że Deus ma taki fajny patent ustawienia, że na przykład na zrzysku po kukurydzy, gdzie stoi takie długie, duże pałąki, można włączyć specjalną funkcję, specjalny tam program i nad tymi pałąkami iść, machać i że on znajdzie. Jednak no to nie są jakieś krótkie pałąki, to jest takie trawsko. Nie mam zamiaru w tym się przedzierać, także dzisiaj jestem w takich, są tu takie cztery laski, w których po prostu będę chciał sobie pochodzić i zobaczyć, coś tutaj jest. Jest to takie miejsce dosyć nietypowe dla mnie, bo no wszędzie są praktycznie pola, a wśród tych pól są te cztery laski. Dlaczego? Są bardzo małe. Dlaczego nikt ich nie zaadoptował do pól, nie przyłączył? Dlaczego one się stały takimi małymi, dzikimi laskami wśród tych pól? Jest to ciekawe, dlaczego tak się stało, więc będę chciał to sprawdzić dzisiaj. Ja pochodzę sobie tutaj z wykrywaczem. Zaliczę te laski, są naprawdę małe. Także mam nadzieję, że uda mi się obejść. Może nie szczegółowo dokładnie, ale tak po prostu penetracyjnie przejść przez te cztery laski, pochodzić w jednym, pochodzić w drugim, w trzecim i w czwartym troszkę, żeby może sprawdzić, może dowiem się, dlaczego one nie są polami, tylko są laskami i to takimi małymi. No ani to las. Wiem, że na polach, gdy są jakieś zagłębienia, doły, leje, coś w stylu, podmokłe tereny, no to wtedy wiem, świadomy jestem tego, że nie robią z tego pola, no bo tam jest jakaś dziura, coś w tym stylu. Ale tu są równe, równiuteńkie powierzchnie, takie małe połacie, gdzie znajdują się lasy. Dlaczego? Nikt tego nie wie, więc ja postaram się to zbadać dzisiaj. Dlatego wyciągam Deuska i lecę.
w dalszym ciągu nie wiem, dlaczego te laski tu powstały przy tych polach. Myślałem, że znajdzie się w nich jakaś odpowiedź, że coś wyciągnę, co będzie miało, nie wiem, może tu jakieś były, nie wiem, pochówki, może tu były jakieś budowle, może tu było coś. Nie spotkałem nic takiego, jak widzieliście, tylko kupa śmieci, gwoździ, kupa żelaza. W ogóle kopię, bardzo fajnie mi pokazuje żelazo, tylko no nie bardzo chcę je kopać. Muszę pogadać z fachowcami, podzwonić, popytać się, jak wyłączyć ten metal. Nie chcę tego metalu szukać, nie chcę tego złomu wyciągać, choć wiem, że jak całkowicie go wyłączę, no to będą mi zanikać też sygnały kolorowe. To jest normalne wśród wykrywaczy, ale chociaż zminimalizować troszkę ten złom. Tak to wygląda. Chodziłem z półtora godzinki dla przyjemności, dla relaksu. Posprawdzałem trzy laski z tych czterech, do tego czwartego nawet nie wchodziłem. Tak to wygląda. Niestety nie szału nie narobiłem. Nawet jednej monetki, żeby nie było, to podejrzane. Chyba że mam źle wykrywacz ustawiony jeszcze. Fajnie pokazywał monety na piasku, płytko na plaży. A może trzeba coś zmienić, żeby w lesie lepiej sobie radził. Żeby był może głębszy. Chociaż niektóre gwoździki naprawdę z dużej głębokości wykopywałem. Też głęboki jest, tylko do gwoździ. Albo po prostu już nic nie ma. Wiem, że też tutaj chodziło mnóstwo poszukiwaczy. Nieraz byłem, widziałem jak kopią, nieraz byłem po tym, jak kopią i zostawiają kupę złomu w lesie i w rozkopane doły. To też spotkałem się z tym. Jest to gdzieś nawet na tym moim flagowym kanale o złych poszukiwaczach. I którzy gdzieś tam sobie właśnie w tym lesie nasyfili w taki sposób. No nic, ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek. Co w następnym odcinku? Nie wiem, co mi przyjdzie do głowy. Muszę zastanowić się, pomyśleć, żeby pojechać w fajne miejsce, żeby było coś do szukania, ale bardziej pod kontekstem historycznym, może niekoniecznie historycznym, ale coś, gdzie coś fajnego jestem w stanie wyciągnąć. Czekam na skoszenie pól i będę chodził. A na razie, nie wiem, zostaną gdzieś mi lasy, ale myślę o jakimś fajnym lesie, fajnym miejscu. No nic, żegnam się z wami. Trzymajcie się. Na razie, cześć.